Witamy wszystkich. Obrządki z rana zostały dokonane, panowie. I o godzinie 8:15, 18 były zgonione, jest chyba 22. Te pozamykałem. Tu mam trzy świeże, co przyniosłem, ale są z tego gołębinika. Mój jeden, nie widać. Teraz widać. Mój jeden pierzak, taki późny. Dwa jasne wyloty i odbolka pasiata. To jest ich 4, 5, 7 sztuk. Nie puszczam. Tych nie puszczałem 2 dni. Idę światło zgaszę. Moich w ogóle nie puszczam. Pozdrawiam serdecznie. Gołębie. Jedne tutaj są, a drugie tam wysoko. Dopiero przyszły. Puszczone było 18 po gdzieś. No po naprawdę. Teraz na pauzę. Jak się pochodzą. Jest po 8. Bolek zaraz przyjedzie, kupiliśmy busa. Wczoraj wróciliśmy w nocy. Tu gdzieś dają. Jeszcze 2 dni, koniec rzęsiska. Dostają probiotyk dobry na karmę. A tam ktoś mi pisał, kolego, ile daje miesięcznie karmy. Nie wiem, różnie, 8 kg dziennie, 10 kg dziennie. Tak, żeby ich nie spać na tyle gołębi. To sobie policz. 300 kg miesięcznie, 30 dni, 10 kg. 100 kg na 10 dni. Różnie, raz więcej, raz mniej. Staram się, żeby miały mniej niż więcej. Boją się coś. Ale te nisko coś chodzą. A wyrzuciłem tą Budapesztkę, panowie. Co się dała na dach. Ojej, ona jest na kwarantannie od dzisiaj. Jakiś murzyn. Na kwarantannie od dzisiaj. No ale ona zdechnie. Miała coś w sobie i tyle. Się dała na dach. Ten murzyn jeden mi zdechł, z tych trzech co siadał na dach, to już z tego stada 2 murzynki odeszły, odsadziłem. A tak to są wszystkie w formie, nie ma już dacharza, który słabszy, to go zaraz będę likwidował. Nagramy troszkę. A ktoś mi tam pisał SMS-a czy w komentarzu, że jestem, wczoraj co nagrałem, nie wiem o co chodziło, o tego może grocha. Kolego, to się tyczy ciebie. Jak nie lubisz, nie oglądasz, to oglądaj nasz rząd, jak oni tam mówią prawdę. A jak nie wierzysz, przyjedź ze mną, puścimy na lot. Zaznaczysz sobie obrączkę niedowiarką i możemy o tej porze je puścić. A ktoś tam mnie jeszcze się pytał, kiedy te będę lotował. Kolego, będę je lotował, ale jeszcze troszkę czasu. Na razie je kuracje dostają. Chodzić chodzą, teraz 2 dni nie latały. Bo nie chcę ich przeciążać. Każdy jest mądry. No wrócił, to wrócił. Bolka wróciło chyba 12. To nie jest moja wina, że wracają. Ja dałem, miałem 170 murzyna, a jest w gołębniku 84. To gdzieś muszą wracać te gołębie, tak czy nie? Ale to głupie gdybanie. Ja to robię dla siebie i dla was, żebyście zobaczyli, jak to wygląda. Proponowali mi nawet za mojego murzyna 200 zł, to nawet nie sprzedałem. Tu nie robię murzyna, żeby sprzedać, tylko żeby mi latał i żeby wracał. I tak będę dużo likwidował. Innych gołębi zostałem sobie tylko murzyna i troszkę jasnych i tyle. A mam jechać na rynek, to je przelatuję. A, miałem odebrać teraz murzyna, panowie, ale stwierdziłem, że nie będę odebierał. Zrobił w linii prostej 64 km. Samica i on. 100 zł chcą za takiego murzyna. On jest z 12 czy 14 roku. O co mi taki murzyn? Kolega mi powiedział, Andrzej, pewnie ty i masz takie gołębi, nawet niektóre lepsze. Jak pierzak robi 24 km, nie w linii prostej, tylko samochodem, o tej porze. No taka prawda to. I za murzyna trzeba zapłacić dobrego 100 zł. Ale i co, on się już nie nadaje do lotów, a nie wiadomo co to będzie z niego, czy będą dobre dzieci, czy niedobre. Tak samo jak z pocztowymi. Kupisz czempiona samca, kupisz czempiona samiczkę i co, już jesteś mistrzem? Guzik, prawda. Możesz mieć od kolegi samca, od koleżanki samiczkę i młodziak będzie czempion. Tylko trzeba umieć go doprowadzić do porządku i do latania. Patrzcie, tu mam parę murzynów przywiezionych różnych i są różne murzyny, akurat nie te. Ktoś przyjechał, co to jest? Co to jedzie? Co to jedzie? A, Pawełek przyjechał. Mówię, co to jedzie? Dobra, muszę, bo kolega przyjechał. Tam chodzą. O,
obkręciły, obkręciły. No i te panowie niech zasiadają. Crafterom chcę dać mi takiego. Te zasiadły. Wejdą, to nie wejdą. Tam nie będę otwierał im. A tamte poszły w Elbląg. O, tu idą. Gramy. Powiek, czekaj tylko jeszcze trochę, nie? Co? A ty zajechałem za tym. No bo do roboty zaraz, Bolek mam przyjechać. Już kupiliśmy busa. Te jeszcze świrują. Nie wiem, czy powłażą, czy nie powłażą. Zobaczcie, tu sobie latają. Tamte są bardzo mocne. Poczekaj, dam pauzę. Panowie, kolego, musiałem chwilę pogadać. Minęło parę minut, tamte zeszły. Niech siadają. Chodź. Nie będę ich przeciążał, gonił. I tak to wygląda. Koleżka już odjeżdża. Dobra, niech wchodzą. Co tu wam jeszcze nagrać? Czekam na Bolka. Mam tutaj oprócz murzyna, panowie, dwa bociany tylko. Dwa bociany Budapeszta. Miedzianego Budapeszta, łapcia tego troszkę, co go złapałem, i żałobniczkę, co lata. A w środku są dwa jasne i pasiak, samica, groszka. Tędy chcą wchodzić, widzicie? Muszę im chyba to otworzyć. Czekajcie, dam pauzę i otworzę. Jestem, panowie. Wypuszczę te cztery murzyny. Czyli wypuszczę. Zaraz pauzę dam, wypuszczę je, zobaczymy, czy one wrócą, czy nie wrócą. Nie będę trzymał. Siedziały parę dni. One są stąd. Czekajcie. Panowie, wypuściłem te murzyny. Siadł ten jeden. Wypuściłem dwa jasne. Przepraszam, cztery murzyny, wypuściłem dwa jasne. Spędzimy to zaraz. Zobaczymy, jak to jasne. Chodzą. No to nie wyruba to. Patrzą, jak one chodzą, czy nie chodzą. Trzeba spędzić gąbki. Ponoć chmury miały rwać te jaśniaki. Zobaczymy. To też od tego gościa, co Bolek ma. Jeden młody mój usiadł. Dobra, niech siadają. Chmury niech rwą te jasne. Zobaczcie, jasne, chmury rwy. Oj, zaraz zahaczy w krzaki. No i jest jasny, chmury rwie, panowie. A poszedł. Chmury rwie, jasne. Się zaraz pozabijają. Tu jest. Lepiej leci, niż mnie ma denerwować. Bolka, tylko jest jedna samiczka w zajemniku. Tu jest ten jaśniak. Może coś z tego będzie. Wbiła się w stado. Ja się zaraz podnoszę. Spędzimy te moje dosiady, bo tu jest jeden już dosiad. Coś jeszcze nie tak jest z nim dobrze. Tu jest ta jasna. Bolek ma 30 do oblatania i nie może on oblatać. Ja bym musiał tam jechać chyba, panowie. Będę się trzymał. Zasiedzą się, a później mówi, że nie chodzą mu gołębie. Ten młodziak już. No i dobrze, niech teraz przysiądą. Gdzie to młodzie, jest słaby. Ale to dobrze, jeden taki może być.
jasna chyba się zgubi. Panowie, chmury już wie jasno, zobaczcie, zaraz na dach klapnie. Daj skok, 90 zł, 180 dali. Jasne, panowie, następny od tego gościa. Zobacz, kolego, twoje jasne chmury rwo, tak chmury rwo, że... No zobacz. Chmury rwo, jasne. I po co to, kurwa, kłamać? No bo to inaczej nie można powiedzieć, ten jasny jest do zabicia. 90 zł dałem za 3, zostały 2. Zabierzesz to jasne, nie? Mnie to grzeje, jak wejdą. Nie chcę tych jasnych. Tamten Budapeszt twój zdechnie, to nie lata. Bolek, te białe twoje tak samo latają. No jeden lata, jasny. Z gębiami. Panowie, znamy się i po co to kłamać, że to chmury rwie? Wynosisz, bo nie likwidujesz, tylko to, co ci jest niepotrzebne, wynosisz w proste. I się sfrajerzysz za 20 czy 50 zł. Mordę se wytrzesz 20, 20 zł. Dajcie spokój. Oglądasz film, to zobacz, jasne twoje chmury rwie. Panowie, gołąb w formie niby. O, coś tu śmierdzi, bo już widzę, uderzyły. A o ocencie, jak murzyny chodziły. Czy od razu usiadły po 3 minutach na dach? Jeszcze dach? Dajcie spokój. Szkoda suchi, szkoda się denerwowania. Chodź, 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 chodź. To zobaczycie, podtrzymam tydzień tą bolka samicę, groszkę, jak ona chodzi. I tu dostałem w prezencie. I bolkowi zginęła na lotach i przyszła. O, też ktoś może powiedzieć, że bajeranty jesteśmy. Wywieźcie swoje i zobaczymy, jak będą przychodzić. Gębie są połapane, trzymane i teraz szukają dziury w całym, jak są lotowane. Taka prawda. Nie ma tam trzymania u Andrzeja. Będę trzymał. To, co się trzyma, to się trzyma. Mam tam parę z 15 sztuk, co trzymam. Z tego powodu, żeby jak jaszczą weźmie, to nie znajdę do pary. Na przykład rumuny koroniate, ale one są ganiane normalnie. Deresze. No deresz nie lata. Chodź, 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 chodź. Niech siadają, bo tutaj zaraz będzie jaszczą. Pracują, zobaczcie, jak one. Ale jasna chyba z nimi chodzi jedna. Pozdrawiam kolegę od rowerów. Dzwonił do mnie wczoraj, mówi, że łańcuchy ma już posmarowane, że czeka na dobrego klienta. Pozdrawiam cię, kolego z Radomia od rowerów. Chodź, 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 chodź. No zobaczcie, jasne. Siedzi. Bogowi pokażę, to będzie załamany. Nie wiem, czy ten jeden jest, czy nie ma. Zaraz ocenimy, czy jest ten jeden w ogóle. Czy gdzieś nie spadł. Panowie, poszukamy tego jasnego. A nie, panowie, o czym tu gadać? Jasny drugi tutaj siedzi. Takie asy, zobaczcie, jeden i drugi. To polatały po 2 minuty, jeden i drugi. Chmury miały rwać. To tamten, co puściłem, co mi uciekł, to gdzieś wpadł w trawę pewnie. Kolego, obejrzyj, zobacz, co tutaj sprzedaje za gołębie. Jeden, drugi, 2 minuty polatały, świeże gołębie. Daj spokój, a od tego przyniosłem 3 murzyny i nawet nie siadły. I siedzą normalnie, te świeżaki 3. I nie odchodzą. No jeszcze niech uciekną, to mu nie oddam. To jeszcze jaszczą zabierze. Dobra, panowie. Ten się kręci, żeby myślałem, że to jeden, a jeden myślałem, że lata jakoś. Daj spokój. 90 zł. Zobaczcie, co to jest. I teraz ja go wyrobię. Wyleczę. Wyleczony zdrowy. Tylko nie lata. Wyniósł, bo nie latał mu. Siadał na dach i prosto. Gołąb latający, to nieważne ile on. Zobaczcie, jak on leci. To właśnie tak się sprzedaje gołębie. Siadł na drzewo sobie. Zobaczcie, gołąb. Czempion, czempion. Czempion, czempion. O, teraz na LTK usiadł. Czempion, czempion. Pierwszy na drzewo, na 2 razy to zrobił. Siedzi na LTK, zobaczcie. O, teraz przeleciał. Mhm. Daj spokój. Porażka. Bolek jedzie, chyba jedziemy do roboty.
Widzę, skręca do mnie. Dobra. Starym jeszcze wozem. Idę, przebieram buty. Wjeżdżam na podwórko. I jedziemy do roboty. Dobra, panowie, pozdrawiamy. Dobra, pozdrawiam.